To tak pierdzi. Pierdziaszka. Pierdziaszka. Gramy. Gramy? Rozmawiajmy o życiu bez powiadomień na telefonie i na komputerze. A pomysł w sumie jest banalnie prosty. Chodzi o to, żeby wyłączyć wszystkie powiadomienia, które sprawiają, że się odrywamy od tej czynności, którą w danej chwili wykonujemy, od tej pracy, którą w danej chwili wykonujemy, tak? W swoim telefonie mam kompletnie wyłączone powiadomienia nowych e-maili. Na wszystkich kontach pocztowych, jakie posiadam, prywatnych, zawodowych, wszystkie powiadomienia mam wyłączone. Bo chodzi o to, że to ja chcę decydować o tym, kiedy przeczytam maila, a nie nadawca maila ma decydować, kiedy ja go przeczytam, bo mi piknie powiadomienie. Ale idąc dalej, mam też wyłączone wszystkie powiadomienia z social mediów. Czyli tak, na Facebooku mam wyłączone wszystko poza Messengerem. Całe szczęście na razie ludzie nie nadużywają tego Messengera, ale go też wyłączę, jeżeli będą nadużywali. Na LinkedInie mam zostawione tylko i wyłącznie powiadomienia o nowych wiadomościach. Wszystkie inne mam wyłączone. Jak chcę sobie sprawdzić, kto zalajkował jakiś tam mój post czy coś, tam to sobie wchodzę po prostu w moje publikacje i sprawdzam. Natomiast nie ma tak, że mi pika, że mi ktoś zalajkował, bo mnie to nie obchodzi. Nie jest mi to do niczego potrzebne. No i od tego czasu żyje się lepiej. W sensie jedyne takie główne powiadomienia w telefonie, które mam włączone, to jest rozmowa telefoniczna, SMS i Slack. Bo to są moje trzy podstawowe kanały komunikacyjne tak naprawdę. Cała reszta jest dodatkiem. Wiecznie spóźniony. Jak tu żyć? Twój piec? A no właśnie, tu mam problem, bo chyba został w domu. Ups! Ale mam jakiegoś piweja tutaj, zobacz. Może coś wykombinuję. Ze szkła mam nawet zaprogramowane. Ha? Co
jest ostatnio taką nowoczesną walutą, może poza bitcoinami. Powiecie, lajki, no to prawda. Ale taką bardziej uniwersalną, najbardziej uniwersalną walutą w tej chwili jest nasza uwaga. Czasu się nie da rozmnożyć i mamy coraz mniej uwagi do poświęcenia na różne rzeczy, a z drugiej strony coraz więcej produktów, usług konkuruje o tą uwagę. Dlatego właśnie warto jest żyć bez powiadomień. Wyskakujemy trochę z tego wyścigu, jeżeli wyłączymy sobie powiadomienia. To mając wyłączone powiadomienia, ja wiem, że praktycznie nikt mi nie przeszkodzi w dokończeniu tego, co ja chcę zrobić. Ja na przykład od 2 lat używam smartwatchy, czyli takich zegarków, które między innymi poza godziną potrafią wyświetlać też powiadomienia z telefonu. I ludzie na początek się zastanawiają, tak jak zauważają, to mówią, ale jejku, ty jeszcze bardziej się rozpraszasz przez ten smartwatch, a to nie tak. Dzięki temu, że mam smartwatch na nadgarstku, to naprawdę wszystkie powiadomienia w telefonie mam wyciszone, a na smartwatchu się pojawia, jeżeli ktoś do mnie dzwoni, jeżeli dostanę SMS-a, jeżeli na Slacku ktoś do mnie napisze. I to tyle. Wystarczy, że kątem oka rzucę sobie spojrzenie na smartwatcha. Nawet nie muszę sięgać do kieszeni po telefon i to jest naprawdę spoko.